jedną rzecz powiedzieć, żeby jakby to tak pokazać w kontekście teologicznym i chrześcijańskim. Otóż chrzest w duchu jest ściśle związany z takim pojęciem narodzenia na nowo, chrześcijanie na nowo narodzeni. Nie? Moment, ja nie powiem. Nie ma już tego narodzenia na nowo. Znowu złe tłumaczenie. No to ja używam takiego właśnie, ale pewnie tak. I rzecz w tym, że to jest podstawa metodyzmu i baptyzmu, czyli u baptystów to się wyraża na przykład w chrzcie dorosłych, nie? Przez zanurzenie. Do dzisiaj mają takie wanny śmieszne i tam ich zanurzają. Są śmieszne filmiki na internecie w związku z tym, ale mniejsza z tym. I jakby to narodzenie na nowo, czy odrodzenie na nowo, to jest decyzja, nie? Związana z pojęciem zbawienia, które jest efektem wyznania wiary, że tak, Jezus jest moim Panem. Nie? Wystarczy wyznać, że Jezus jest moim Panem i już jestem zbawiony i ja teraz to mówię tak bardzo na skróty i jestem narodzony na nowo, bo właściwie moje czyny to już nie są tak istotne, wszystkie grzechy zostały przebaczone, mogę tylko korzystać z ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, czyli mogę doświadczać uzdrowienia, mogę doświadczać mocy Ducha Świętego, mogę doświadczać uwolnienia od złych duchów, to tylko jakby czerpać. Z tego się rodzi teologia sukcesu, czy takie, to jest, wszystko to są typowe rzeczy dla tej rzeczywistości. Stąd ta modlitwa w Getrwałdzie o uzdrowienia, bo właściwie ruch charyzmatyczny koncentruje się na tym, że oczywiście to jest pewien skrót, że wszelkie choroby pochodzą od złego ducha i właściwie trzeba się temu przeciwstawiać. W imię Jezusa trzeba gromić te duchy. I każda choroba ma swojego demona. Tu wracamy do Marcina Zielińskiego. Bardzo często, no tak. Ale tak. Był taki kaznodzieja Johann Masbach, on szczególnie władny w Indonezji, stadiony po 50 tysięcy ludzi przychodzi i on tak właśnie nauczał, że za chorobą stoi demon. Jeszcze, a ostatnio to nie pamiętam już gdzie, demon wegetarianizmu. Tak, to są różne historie dziwne naprawdę, nie? Coś chciałem powiedzieć, a mi uciekło, coś ważnego, tak? No, ruch oazowy, a odnowa w Duchu Świętym, czym się różnią? No, to jest temat na osobne opowiadanie. Na osobne opowiadanie, ale w największym skrócie odnowa w Duchu Świętym w Polsce to rok 75-76. I właściwie było kilku kapłanów. Ksiądz Piątkowski z Poznania, ojciec Joachim Badeni, dominikanin z Krakowa, ksiądz Dębowski, który potem był biskupem, Bronisław Dębowski z Warszawy w Lublinie. I to byli księża albo generalnie akademiccy. Nie? Natomiast to był jeden nurt jakby przyswajania, taki związany z zielonoświątkowcami, ale z charyzmatykami amerykańskimi głównie. W wypadku ojca Joachima ze Szwecji, baptyści. Natomiast drugi nurt to był ruch Światło Życia, konkretnie postać księdza Franciszka Blachnickiego, ale w końcu lat 70. Jakby był taki, to szło tak dwutorowo, łącznie z tym, że w pewnym momencie był konflikt między zespołem koordynatorów odnowy w Duchu Świętym, a księdzem Blachnickim. Ponieważ ksiądz Blachnicki uważał, że doświadczenie charyzmatyczne powinno być częścią formacji ruchu Światło Życia.
moimi liderami, tymi, którzy mnie formowali, to byli to była ta grupa takich świeckich animatorów, ksiądz Blachnicki chciał stworzyć z nich taki coś w rodzaju zakonu księży, takiego bractwa księży. Nie udało się to z wielu przyczyn. I to tam był Andrzej Sionek, Jacek Ręka, jeszcze paru innych. No i to byli jakby moi liderzy. Nie? Więc wizją księdza Blachnickiego, taką pełną wizją kościoła, to było trzy stopnie oazy jako takie wprowadzenie w chrześcijaństwo. Pierwszy stopień to w zasadzie ewangelizacja. Ten pierwszy stopień został przeformowany, ale wyłącznie z materiałów protestanckich na ruchu Agape. Nie? To jest ciekawa historia, bo ksiądz Blachnicki dostał te materiały fizycznie do ręki od kardynała Karola Wojtyły, który się spotkał z takim misjonarzem z ruchu Agape, Joe Losiak, który żyje jeszcze. I on o tym jakby opowiada. Spotkali się u Dominikanów w Krakowie, a kardynał zaprosił Joe Losiaka, ten mu dał materiały. Kardynał przekazał to księdzu Blachnickiemu, żeby on coś z tym zrobił. Ksiądz Blachnicki jakby zaimplementował to, na szczęście jakby włożył w to że takie myślenie katolickie jeszcze wtedy, i to był pierwszy stopień oazy. Drugi stopień oazy to jest wprowadzenie do liturgii Novus Ordo Missae, nie? Cały drugi stopień oazy. A trzeci stopień oazy to miało być wprowadzenie do wspólnoty przymierza. I po trzecim stopniu oazy miało być seminarium w Duchu Świętym, z modlitwą o wylanie Ducha Świętego, czyli z modlitwą o chrzest w Duchu Świętym, i po trzecim stopniu oazy miały powstawać tak zwane wspólnoty przymierza. To jest rzeczywistość, którą wprowadzili amerykańscy charyzmatycy w 1967 roku, i to są takie eksterytorialne parafie, takie charyzmatyczne, w zasadzie zbory. Nie, gdzie pasterzami są świeccy we współpracy z kapłanami. Ja byłem w takiej wspólnocie przymierza, człowiekiem, który mi to pokazywał, to był Andrzej Sionek, taka bardzo istotna postać, który stworzył kartę przymierza. Nie? I to takie próby na szczęście były nieudane, ale ksiądz Blachnicki, jak wyjechał w 1981 roku, no to już był takim wizjonerem, bardzo często zapraszanym na spotkania ekumeniczne. Do dzisiaj w tym środowisku charyzmatycznym jest uznawany za proroka, w sensie tej wizji jakby odnowionego kościoła. Jeden z jego bliskich współpracowników, który miał być jego następcą, ale episkopat się nie zgodził, ksiądz Jan Kruczyński, tłumaczył mi to w ten sposób, że taka teoria zadaszenia, że no, te parafie, to wiadomo, trzeba z nich korzystać, ze struktury, ale to już jest przeżytek, to już jest martwy kościół. Ten kościół prawdziwy są wspólnoty przymierza. To są takie wspólnoty charyzmatyczne, odnowione. No ale ksiądz Blachnicki jakby poszedł, już no, był za granicą, już jakby nie miał za bardzo wpływu, tylko jakby tak no, mówił o tym, był zapraszany, ale w ogóle ruch oazowy się w latach 80. wycofał z tej wizji takiej wspólnoty przymierza, bardziej na rzecz oaz rodzin, niektóre wtedy weszły, bardziej takiej formacji, bardziej naturalnej. Natomiast w ruchu Światło-Życie była taka centralna diakonia ewangelizacji, którą animował się ksiądz Kruczyński, tam był Andrzej Sionek, jeszcze paru teologów, i oni poprzez kontakty osobiste, druga połowa lat 80., ksiądz Kruczyński i Andrzej pojechali na takie stypendium do Szkocji, do Edynburga, i tam weszli w relacje przyjaźni z takim wolnym kościołem Edinburgh City Fellowship. Z wolny kościół zielonoświątkowy.
I ten wolny kościół sfinansował konferencję Johna Wimbera, Ralpha Martina, Uzdrowienie w mocy i ewangelizacja w mocy, gdzie jakby na początku lat 90. rozpoczęła się ta fala charyzmatyzmu, takiej tej trzeciej fali związanej z mocą, z Toronto Blessing. Myśmy mieli doświadczenia, ja miałem doświadczenie na pół roku przed Toronto Blessing, zanim to w ogóle tam się rozpoczęło. Ale ksiądz Jan Kruczyński i Andrzej Sionek albo musieli odejść, albo sami odeszli z ruchu oazowego, który jakby został przez to był chyba ksiądz Bolczyk, takie nazwisko, jakby przekierowany w stronę takiej bardziej katolickiej. Natomiast co się stało? Ta formacja oazowa, zaczerpnięta od protestantów, i ksiądz Kruczyński właśnie bardzo chciał stworzyć taką jakby federację, wspólnot przymierza, doprowadziła do tego, że w pierwszej połowie lat 90. Około 50 wspólnot postoazowych, nie? Czy takich, które miały formację, odeszło z Kościoła katolickiego, czasami z księżmi, i zostali pastorami. Czasami bardzo dziwne historie. Część z tych ludzi ja po prostu znałem, nie? Więc ta historia ruchu oazowego jest z tej perspektywy, ja to mówię w takim wielkim skrócie, ale no, domaga się takiego opisania na materiałach źródłowych, bo wizję księdza Franciszka Blachnickiego w tym wymiarze, bo on też miał ten wymiar antykomunistyczny, no, niesamowity, miał też taki kult Najświętszej Marii Panny, która tam, to jest taka niejednoznaczna postać, ale moim zdaniem nie można uprawiać hagiografii tylko stawiając go na piedestale jako świętego takiego instatu nascendi, santo subito, nie? Bo ten wymiar, no nie wiem, pastor tego kościoła w Lublinie, tej sekty chojeckiej. To jest oaza. To jest oaza. To jest, on był w oazie. No ja byłem w diakonii wyzwolenia u Blachnickiego akurat w kościele. No to wiem, bo ja słucham pana czasami. Teraz jak pan to mówił, mamy przyjaciół, którzy od lat uczestniczą w rekolekcjach zachodniopomorskim. I tam od pewnego czasu zaczęli się pojawiać świeccy animatorzy. I mój przyjaciel pewnie słucha nas dzisiaj, bo ogląda Kamila kanał, ja się z nim jadąc tutaj rozmawiałem, to tak gdzieś, on do Górki Klasztor jeździ. To mnie tak gdzieś od roku, dobrze pamiętam, ale od razu mu zgrzytało bardzo, bo ci animatorzy to była para, małżeństwo w trakcie kilku rekolekcji kolejnych, to no tak. Tym Duchem Świętym i o Duchu Świętym przybądź, dla tego mojego przyjaciela nienaturalne, ale to się zgadza z tym, co pan w tej chwili mówi, że to ta zaraza przenika Kościół. A teraz jeszcze na zakończenie powiem, raz słyszałem o mistykach nadreńskich. Nadreńskich, tak. A wie pan gdzie? W serialu Rancho. Bo jeden z wikariuszy taki... A tak, ja pamiętam, pamiętam to, tak. Ale ona to będą być mistrza Eckharta. Tak, znaczy tu potrzebne jest zastrzeżenie, że w tym nurcie takim modernistycznym kościoła, który jest jakby dominujący w Polsce, bardzo dużo zależy od człowieka. Poza tym, że no, tutaj człowiek jest drogą kościoła, to jeszcze dużo zależy od kapłana, od lidera, od jego zdrowego rozsądku, czy jakiejś takiej normalności. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy
ludzie niestabilni emocjonalnie znajdują się u władzy. Albo też jednym z głównych problemów w charyzmatycznym środowisku to jest tak zwane pasterzowanie. Shepherding po angielsku, nie? Czyli przejmowanie autorytetu pasterza przez osoby świeckie, które realizują to na przykład w taki sposób, że wybierają komuś małżonka albo odradzają. To jest liczne przykłady w drugiej książce, którą teraz piszę, która jest takim oparta na moich doświadczeniach, na współczesności. Opisuje różne drastyczne przykłady, ale nie tylko ja. Ksiądz Kobyliński też o tym mówi. Tacy dominikanie z Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Taką konferencję, to było dla mnie przedziwne, konferencję na temat sekt i herezji, gdzie opisują różne bardzo drastyczne przykłady ingerencji takich niedopuszczalnych i kiepskie albo tragiczne skutki. I to wyłącznie są ze wspólnot charyzmatycznych, a potem jeden z tych ojców konkluduje, ale żebyście nie myśleli, że ja mam coś przeciwko wspólnotom charyzmatycznym. Nie? I to jest takie rozdwojenie jaźni. Pasterzowanie jest rzeczywistością groźną, bo może bardzo negatywnie wpłynąć na życie rodzin, małżeństw, osób. No, mógłbym podać przykłady teraz, takie, które znam osobiście. Na przykład małżeństwo, które ma kilkanaście lat stażu i on jest animatorem we wspólnocie, ona też jest członkiem wspólnoty, ale takim, no takim, raczej zajmuje się domem, rodziną, dziećmi, do wspólnoty chodzi czasami. No ale między nimi iskrzy. No i kolega namówił tego mężczyznę, żeby pojechali do takiej prorokini, osoby, która ma dar uzdrawiania, która jest liderką, na modlitwę stawienniczą, nie? No i żona się zgodziła, jadą. To było w tym barku na Podhalu, wspólnota z północy Polski. Najpierw była modlitwa, rozmowa nad tą kobietą, małżonką. Nie wyszło to dobrze, bo ta kobieta była raczej na nie. Wyszła bez rezultatu. Potem poszedł mężczyzna. No i modlitwa i ta liderka, ta prorokini, mówi słowa poznania tak zwanego. Czyli, żeby wam to wyjaśnić, ona usłyszała, czy nabrała przekonania, że to jest od Ducha Świętego, że to jest wola Boga dla tego mężczyznę. I mu to przekazuje w formie proroctwa. I to brzmiało mniej więcej tak. Twoja żona jest zdemonizowana, czyli jest pod wpływem złych duchów. Żeby to nie przeszło na ciebie, żeby twoje małżeństwo było uratowane, musisz się powstrzymać od współżycia z nią. Bo w trakcie współżycia te demony przychodzą. Jakim cudem? Nie wiem, ale takie było poznanie. I teraz co się dzieje? Ten idiota, nie waham się użyć tego słowa, posłuchał tej prorokini. Odseparował się od żony, przeniósł się do innego tam, w ogóle na inne piętro. Nie chcesz mnie? No to znajdę kogo innego. Sakrament małżeństwa. I tak to działa. Tak ja to tak działa. Pomachałem palcem, bo ja znam osobę, no, półbyczną mogę powiedzieć, która też udała się do, nie, do osoby, bo płci nie znam. I ta osoba, i to był, no, człowiek, powiedzmy, około 50-letni, zaleciła mu odcięcie się od wszystkich znanych sobie osób, no tak, przyjaciół, rodziny. A to po prostu demon jest. To jest zły duch. To jest zły duch, bo to jest... Ja bym tylko dodał jedną rzecz. Gdzieś koło roku 83 w Polsce nastąpił taki atak zielonościodkowy nie tylko na katolików. Ewangelicy mieli w Dzięgielowie, w Cieszyńskim, taki wielki ośrodek ewangelizacyjny. No tak, tam,
tydzień ewangelizacyjny, to był taki wielki namiot cyrkowy, stawiali i tak dalej. I tam przyjeżdżali zielonoświątkowcy, żeby luteran nawracać, prawda? To były przypadki, gdzie mi opowiadał jeden proboszcz luterański, że iluś tam dużą liczbę stracił parafian właśnie, których poprzeciągali ci emisariusze, wysyłali do Dzięgielowa. Także ja słyszałem o tysiącach wręcz ludzi młodych, przeciągniętych z luterańskich środowisk do środowisk zielonoświątkowych. Baptyści mieli pretensje do zielonoświątkowców, że ci im zaczęli mówić, że jak nie będą pokrzczeni Duchem Świętym, to nie będą zbawieni. Prawda? A baptyści się odwdzięczyli, prawda, paromalnymi rzeczami, ale to mniejsza o to. W każdym razie ten atak poszedł, to się zaczęło w Polsce mniej więcej koło roku 79, kiedy do Polski dotarła ze Stanów Zjednoczonych kaseta z nagraniem niejakiego Davida Wilkersona. No tak, on był w Polsce potem. Tak, gdzie on tam przepowiadał. I to w tych kręgach zielonoświątkowych było bardzo popularne. Mówił, że niedługo pojawi się choroba nieuleczalna, która będzie szczególnie żniwo zbierać się od prostytutek, narkomanów i homoseksualistów. I potem zaraz AIDS eksplodował. No i wtedy oni uznali właśnie, że to było proroctwo i tak dalej. I to po tych kręgach, ja w tych kręgach cały czas wtedy krążyłem, ja to widziałem na bieżąco. To właśnie to się, i się ta fala po 79 roku rozeszła, po zborach zielonoświątkowych. W Łodzi na Szarej Zborze Zielonoświątkowym przyjeżdżał pastor, już nie wymienię nazwiska, i właśnie takie różne cyrki odstawiał, wyganiał demony i przemawiał do ducha choroby i krzycząc trzymał kobietę za rękę pożu na żołądku, drugą rękę na plecach. Strasznie gorąco, bo tam nie było okien, bo to był taki posklepowy lokal i on trzymał tą kobietę. Oczywiście Pan Jezus, jak uzdrawiający robił, wznosił oczy do nieba, nie? A oni zaciśnięte powieki, zaciśnięte pięści. Duchu, żołądka, ja Cię oskazuję w imieniu Jezusa Chrystusa i się trzęsą, prawda, nie? No tak. To się wydaje śmieszne, ale jest niestety tragiczne. Straszne. I ten, a oni był plakat. Duch Święty będzie uzdrawiał od 16 do 20. To ja może zerknę na czat, bo to są nawet ciekawe pytania. Czy ruchy charyzmatyczne idą równolegle i zgodnie z innymi zjawiskami? Niemiecką drogą synodalną, synodem o synodalności oraz zaplanowanym tak zwanym kościołem synodalnym, a nawet pasują do świątyni abrahamowej. Znaczy, nie wiem, co to jest świątynia abrahamowa. A to chyba to chodzi o tą taką wspólną trzech religii monoteistycznych, tak. Tam zrobili, chyba w Abu Dhabi czy gdzieś. Ten wątek się pojawił, ale warto go podkreślić z całą mocą taką, że droga synodalna to jest miód na serce charyzmatyków. Przedstawicielem polskiego kościoła w tych oficjalnych uroczystościach inicjacji tej drogi synodalnej to jest Aleksander Bańka, który jest takim jednym z głównych liderów świeckich, charyzmatycznych, który promuje tą rzeczywistość. I po prostu nie bardzo wiadomo, na czym ta synodalność polega, ale wiadomo tyle, że ona polega na podzieleniu się autorytetem. I na przykład Aleksander Bańka zorganizował na Jasnej Górze zresztą, to był kilka lat temu, 3-4, jak to się nazywało, nie przypomnę sobie teraz nazwy tej konferencji, ale taką konferencję, gdzie wypowiadał się jeden z innych liderów takiej wspólnoty Hefsiba z Warszawy, która kiedyś została usunięta przez proboszcza z kościoła, ale potem wróciła, Jacek Weigl, to jest taki wizjoner, edukator, i on tam w tym swoim wystąpieniu mówił, że błędem, z którego Kościół katolicki powinien się uwolnić, to jest podział na świeckich i kler, że to niedobrze jest. Bo właściwie chodzi o to, żeby podnieść tą rolę świeckich nie tylko do takiego wymiaru
współuczestniczenia, na przykład w liturgii Novus Ordo, ale współodpowiedzialności, podejmowania decyzji za pomocą instrumentów duchowych, czyli prorokowania, darów poznania, rozeznawania takiego duchowego. I to jest bardzo istotne. I w zasadzie różni liderzy charyzmatyczni, zarówno księża, jak i świeccy, z wielką nadzieją patrzą na tą wizję Franciszka, a Franciszek, papież, ma jeszcze jako kardynał ma dużo sympatii w zasadzie, no jest takim ukrytym charyzmatykiem. Miał, to w książce jest to zdjęcie, opis, modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. Pastor zielonoświątkowy się nad nim modlił, to było w Buenos Aires, nie pamiętam teraz roku, ale na kilka lat przed pontyfikatem. Jedna z prorokiń takich ewangelikalnych, też nie pamiętam, ja niestety nie mam pamięci do nazwisk, ale Stacy Campbell, przypomniała mi się, tak zwana, ona się nazywa trzęsącą się prorokinią, ponieważ ona prorokuje w ten sposób, nie, tu mam mikrofon i tam się cała część jej prorokuje. I ona prorokowała nad Bergoglio, że będzie papieżem. Więc te rzeczy się przenikają. Papież Franciszek takie braterskie pozdrowienie nagrał dla takiego aliansu ewangelikalnego, gdzie taki jeden z głównych telewangelizatorów, taki milioner, który chyba ma miliard, zebrał od wiernych, ma odrzutowce i tak dalej. Jak on się nazywa? Też sobie nie przypomnę sobie teraz, ale to nic. Bo to nie o to chodzi. Takie zgrupowanie i Franciszek takie papieskie pozdrowienie, takie braterskie im przekazywał. No i się tam modli nad nim. Wielokrotnie zapraszał tych pastorów ewangelikalnych do Watykanu na takie spotkania. Ta służba Charis, Adam Tompolski jest takim liderem świeckim, a takim człowiekiem, który jest taką szarą eminencją w Polsce, jest biskup Andrzej Siemieniewski, który teraz jest ordynariuszem w Legnicy. I to on cała jego praca naukowa, teologiczna polega na łączeniu duchowości ewangelikalnej z katolicyzmem. Nie? To jest, tutaj w tej książce powołuje się często na jego prace, cytaty i tak dalej. Był czas, że współpracowaliśmy blisko. I ta służba Charis to ma te idee franciszkowe wcielać w życie, czyli na przykład jak to na terenie Łodzi zafunkcjonowało. Już pomijam tutaj ten eksperyment arcybiskupa w postaci tej niby mszy na stadionie, ale w zeszłym roku, chyba w lutym, była taka konferencja przedziwna, już czas. Było 700 osób, liderów charyzmatycznych, 2/3 to byli katolicy, 1/3 to byli ewangelikanie, pastorzy też 6 kościołów ewangelikalnych, między innymi dwóch pastorów z Kanady, z takich zborów Catch the Fire, czyli złap ogień. I to są następcy Toronto Blessing. Ale to mniejsza z tym, takim głównym, bo nie można się było dostać na tę konferencję od tak. Nie? Tam była jakby potrójna weryfikacja, tylko z wtajemniczeni. To było w Łodzi, tak. Nie wiem, w jakiejś sali kongresowej. I głównym momentem tego była taka modlitwa. Zatoka Sportu Politechniki. Była taka modlitwa przeproszenia byłych katolików, którzy zostali ewangelikanami, czy tam zielonoświątkowcami,
za krzywdy wyrządzone przez katolików. Ta modlitwa polega na tym, że na scenę wyszło tam kilku przedstawicieli, między innymi Edward Ćwierz. To jest pastor Wolnego Kościoła, a czytaj sekty, Wieczernik w Kielcach. I arcybiskup Głódź umył mu stopy. Ryś, przepraszam. Umył mu stopy, no i pomodli się razem. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w połowie lat 90. ówczesny ordynariusz kielecki, biskup Edward Ryczan, chyba już nie żyjący, wystosował list pasterski, który był odczytany w całej diecezji, który ostrzegał przed sektą Wieczernik, nie? Gdzie ten Edward Śwież, zresztą był Oazowicz, a nawet byliśmy w jednej wspólnocie Nowe Życie w Krakowie, tylko jakby nie spotykaliśmy się. I jak sobie piszecie w internet świadectwa byłych członków Wieczernika, to zresztą na stronach protestanckich wyskoczą wam opisy właśnie takich praktyk pasterzowania, a Kościół Wieczernik głosi antykatolicką naukę na przykład na temat Najświętszej Marii Panny. I się wcale tego nie wyrzekają. To jest taki dziwny kościół, który łączy, zwłaszcza w ostatnich latach 2000, pewne wizje Żydów mesjanicznych, którzy są generalnie też antykatoliccy bardzo. Z takimi proroctwami apokaliptycznymi, z pewnymi ideami dotyczącymi soboru prawdziwie ekumenicznego, który właśnie te religie abrahamowe ma jakby, to się wszystko gdzieś tam łączy, tylko naprawdę to wymaga takiego kwerendy, wielu słuchania tych. Ostatnio to na przykład jest takie przebudzenie w ośrodku studenckim w Stanach Zjednoczonych na A, coś Ashton, Berry, jakaś taka nazwa. I tam było takie zgromadzenie wielotysięczne tych młodych ludzi i pastor Żydów mesjanicznych, takie połączenie Wolnego Kościoła, odegrał taki hymn na takim instrumencie używanym przez kabalistów żydowskich, szofar to się nazywa, taka trąba, taki róg barani, takie przejmujące dźwięki, które są w istocie no, okultystyczne, bardzo, bardzo takie nieprzyjemne. I to było takie, a oni stali na takim placu, gdzie z tyłu stała taka kolumna typowo masońska, taki szpikulec taki. I to jest taki miks bardzo, bardzo specyficzny, te idee się łączą ze sobą. Ja zdaję sobie sprawę, że mówię trochę chaotycznie, ale no po prostu tak na bieżąco staram się odpowiedzieć. I no i co? I po prostu to, co teraz się dzieje w tym środowisku, to jest Kościół jeszcze 20 lat temu, 15 lat temu. Jeszcze tak się, no nie mówiło się o tym chrzcie w duchu raczej, że należy unikać tego, bo to, bo tamto. Teraz już właściwie, no już dla nich to już nadszedł czas, że Kościół to są bracia, zielonoświątkowcy i charyzmatycy, to my jesteśmy braćmi już. Tu przynależność eklezjalna ma naprawdę mniejsze znaczenie. A wrogiem numer jeden to są katolicy tradycyjni. No, ich należy po prostu skasować. Nie? Tacy, którzy chcą chodzić na msze, którzy chcą chodzić do spowiedzi. Łącznie z tym, że w tym, no, parę dni temu dosłownie odwiedził mnie taki znajomy, którego nie widziałem z 5 lat, charyzmatyk. I on jest zwolennikiem takiej idei, że już jest tak przeniknięty Duchem Bożym, że on już się nie musi spowiadać. Już właśnie spowiedź mu niepotrzebna, bo on już jest święty za życia. Już w zasadzie, nie? Ja się nie spowiadało.
Ja tu jeszcze wychwyciłem, tak muszę to strawestować, więc taka różna wypowiedź na czacie, ale moim zdaniem bardzo interesująca o tym, że ci księża topowi promujący Medjugorje jak Kostrzewa, Chmielewski, Glas łączą nowy kult Matki Bożej ze zjawiskami charyzmatycznymi. No właśnie mamy takie zjawisko, również ci wojownicy Maryi, na przykład jak 3 maja ten marsz różańcowy w Częstochowie, którzy zresztą organizowali wierni z Bractwa, no i potem patrzę na zdjęcia, tam wojownicy Maryi właśnie z figurą tą medjugorjańską, coś tu nie styka. Coś tak, no to jest taka rzeczywistość, która bardzo przypomina tak zwane ukąszenie heglowskie, nie wiem czy kojarzycie, na pewno kojarzycie, nie? Tu jest ukąszenie charyzmatyczne i to ja sam wiem po sobie, jak to ciężko się... Tak. No, ma pan rację. Co sprawiło, że pan odszedł od charyzmatycznego? Co sprawiło? No to jest proces. Po pierwsze kryzys osobisty, bo ja miałem swoje proroctwa, wizje na biznesy i zbankrutowałem, popadłem w długi. Po drugie kryzys rodzinny, bo przykład tego idioty to byłem ja. Po trzecie, ja mam taką naturę obserwatora, jakby zawsze, takiego portrecisty, zawsze tak staję gdzieś, nie? I nie dowierzam sam sobie, nie? I w momencie, kiedy się to wszystko działo, to tak jak mówiłem, wszyscy na ogół się tym fascynowali, ja też to promowałem, ale równocześnie zadawałem pytania sobie i wszystkim, kogo mogłem zapytać. Bo tam naprawdę działy się, to w tej drugiej książce ja myślę, że to opiszę, bo tak się już zdeterminowałem, żeby to zrobić. To jest forma pokuty dla mnie. Miłość do Kościoła, do piękna Kościoła. Jak mi ten ksiądz Kruczyński tłumaczył, że no, ten proboszcz to tam, no, trzeba go tolerować. I ten kościół, no, to już jest przeżytek. Te parafie, to wszystko, to już nie, to teraz trzeba budować nowy kościół. A tak, to było na terenie kościoła parafii Świętej Katarzyny w Nowym Targu. Kościół ma elementy z czasów Kazimierza Wielkiego, wtedy był erygowany. Piękny ogród. Mnie się ten kościół podoba. Ja się tam dobrze czuję. Lubię swojego proboszcza, wtedy jak tam byłem. I to było na takiej zasadzie. Czemu ja mam rezygnować z czegoś, w jakieś tutaj jakieś dziwne zachowania? I te takie pytania i odpowiedzi, wie pani, szukanie, pytanie, czytanie. Szukał pan jednak prawdy. No tak, że jednak no, ekumenizm to jest powrót do kościoła. Pamiętam taką scenę, przyjechał taki Krzysztof Szczypuła z Nowego Sącza, który wtedy akurat wyprowadził 300 osób z kościoła jezuitów i założył własny zbór. I do Ludźmierza, tam ci muzycy, to wszystko tam się działo. I on mi mówi tak, podoba mi się to, co się tu u was dzieje. Widzę, że Duch Święty działa. Wiesz, myśmy przekroczyli bariery denominacyjne, czyli wyznaniowe, nie? A ja mówię, wiesz, myślę, że my nie przekroczymy tych barier, nie? No ale to ja powinienem mówić za siebie, nie? Bo ja nie przekroczyłem tych barier, bo dla mnie ekumenizm polega na powrocie, a nie na tworzeniu jakiejś dziwnej struktury magmy takiej, gdzie po prostu jest nieporządek, konflikty, bo w tym środowisku jest cały czas jakieś dziwne historie się pojawiają, jakieś kryzysy, jakieś takie historie. W końcu lat 90., jak powstawały pierwsze strony internetowe, no to ja też zrobiłem swoją stronę, poznałem ludzi z Wrocławia, z Gdańska, którzy myśleli podobnie, założyliśmy stronę apologetyczną. Księdza Siemieńskiego wtedy poznałem i zacząłem pisać. Zacząłem jakby to badać bardziej, chociaż no ja nie jestem teologiem ani historykiem, ale
skupiam się na tym, żeby to weryfikować, szukać, badać. Ale wtedy to było jeszcze takie podejście na zasadzie ostrzegania przed tymi zagrożeniami. Natomiast od gdzieś 2010 roku, jak zaczęła się moja droga taka do tradycji katolickiej, a pamiętam taką rozmowę z księdzem Karolem Sztylinem, nie pamiętam, który to był rok, ale jakoś tak 13, 12 może, on się wtedy interesował sprawami charyzmatycznymi, no i tam mieliśmy takie rozmowy na te tematy. To nie było to dla mnie proste i do tej pory nie jest proste, bo te takie zajady tej rzeczywistości to jest bardzo ciężko usunąć, bo to wymaga zmiany myślenia takiej długofalowej, nie? Tak bym na to odpowiedział. Ja tu chyba nic nie widzę więcej. Nie wiem, czy są pytania jeszcze z sali. Znaczy, nie wiem, czy to może troszkę nie w temacie, ale na temat wspólnoty neokatechumenalnych. Tak? Neokatechumenalnej? Tak. No, ja miałem słaby kontakt. Raz byłem na mszy. Ja uczestniczyłem z pół roku. To u jezuitów, to były lata 80. i w ogóle początek tego tutaj w Polsce. Ale szybko zrezygnowałem, bo było brak kultu Matki Bożej i to nie jest. To jest jakaś herezja i się wycofałem z tego. Nasz ojciec Mieszynkowski. Kozłowski, tak? Kozłowski. Ojciec Kozłowski chyba pisał na początku. A jaki stosunek ojciec Mieszynkowski miał do tej wspólnoty na okazji? To znaczy on chyba jakoś... a żadne aplauzu, ale też nie protestował, bo tam się odbywało. Neutralny był wobec tego, zresztą. W ogóle najlepsze kazanie, jakie w życiu słyszałam, to właśnie od ojca Miecznikowskiego. Znaczy z ruchem neokatechumenalnym to jest ciekawa sprawa. Ja trochę tylko wiem. Pierwszy raz zetknąłem się w latach 90., 93., 94. rok. Pojawili się w Ludźmierzu muzycy rockowi, tacy, którzy wtedy się nawracali i oni mieli kontakt, ich takim duszpasterzem, takim prowadzącym był ojciec Augustyn Pelanowski. I on był wtedy w neokatechumenacie, promował neokatechumenat. Myślę, że ojciec Augustyn przeszedł pewną drogę, no teraz jest chyba gdzieś na jakiejś pustelni, ale mniejsza tutaj o niego i ci muzycy weszli w ten neokatechumenat i to i potem jeszcze miałem kontakt w czasach tych apologetycznych. Dla mnie to jest dziwne połączenie judaizmu z charyzmatyzmem. Tam jest bardzo mało elementów katolickich. Ale pamiętam, miałem taki kontakt, jakby z ciekawości chciałem to poznać, rozmawiałem z... To tam jest bardzo duży nacisk na takie myślenie starotestamentowe, takie o byciu grzesznikiem, jakimś samobiczowaniu się. No i bardzo dziwna liturgia. Raz w niej uczestniczyłem i to było, nawet jak na takiego charyzmatyka, to była dziwna rzeczywistość.